I cześć, witam z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Kezaradux jako północna Rodezja. W ostatnim odcinku robiliśmy kolejne szalone wojny i w tym odcinku też robimy kolejne szalone wojny, a to był nasz sojusznik, który po prostu umarł dlatego, że nawet żadnych dywizji nie miał w Anglii. Po co? Dlaczego? I oni wszystko teraz stracą, żebyśmy... Jakbyście mogli poczekać chwilę. Chwilę dosłownie. A, dobra, jak sami widzicie, mamy tutaj trochę ich. Jak będziemy chcieli, no to tutaj dołączymy, ale my tutaj wracamy, ponieważ coś tam się popsuł front i tutaj niestety hehehehe, nie wyszło. Więc tutaj widzę, że Niemcy skończyły wojnę z Japonią, to znaczy, że ona zajęła wszystkie prowincje w Azji. Oraz jak wcześniej Rosja zaatakowała Niemcy, to teraz Niemcy atakują Rosję, która do tego, sami nie zauważyliście, ona jest trochę podbustowana, więc nawet ja nic nie zrobię w Europie, dlatego że oni sami coś robią już w Europie. Oni sami robią playthrough. Zapewne ktoś tam z nich robi, nie wiem, Edward ten siódmy czy ósmy robi swoje playthrough Kanadą. Chociaż słabo mu wychodzi. Okej, więc my się tutaj przebijamy. Tak jak ostatnio, problemy są tutaj wielkie z tymi, ale ja sobie pozwoliłem, jak sami zauważyliście, sobie tutaj jednak trochę poza odcinkiem włączyć budowania. I w głównej mierze budujemy po prostu mega dużo dróg, żeby więcej za sobą mieć i żeby więcej handlować. Okej, więc wy próbujcie przejść, tak? Czekaj, to są duże prowincje? Takie czanki prowizje? To są czanki prowizje, nice. Uwielbiam czanki prowizje. Okej, więc tutaj jak zwykle mamy sporo różnych rzeczy i nawet ja nie muszę zbytnio patrzeć, bo to nie ma znaczenia. Okej, kolejne fabryki i myślę, że można byłoby się zainteresować już takimi dobrymi dywizjami, takimi wiecie, dobrymi, ale nie mamy punktów tego, więc nawet nie muszę. Okej, zajmijcie się tymi póki co. Tutaj chyba jest, o właśnie, pokazało się rzeka. Dobra, więc zabieramy wszystko dla nas, czomp. I tak, mamy tutaj odblokowanych, oni są marionetką, więc chyba powinni się zrobić jako oboje, okej. I to co my robimy, to wypowiadamy wojnę od razu, nawet bez ustawiania tej dywizji i tyle. To normalny myślałby, żeby ustawiać dywizję wcześniej. Okej. Tutaj tylko ich marionetka dołączyła, więc... My nie możemy sobie... A, bo... się tak ustawiło. A jak to wygląda z tymi rowiskami? Wow, ładnie. Nie budujcie tego. O tak, będzie pięknie. No i w sumie jakoś to wygląda, ale nasze dywizje jakby w ogóle nie chciały ich atakować. O, wreszcie zauważyłem jakiś atak. Czy one się wycofują, czy nie? Nawet to oni ciągle nas atakują. O, masz teraz kolejna... Dlaczego niektóre regiony mają mega dużo prowincji, a te nie mają? Nic. Ale jak to wygląda z tym? Jakoś się trzyma, Francja też się jakoś trzyma w sumie. To w sumie dobrze dla nas, tak w skrócie, ale... wy... wejdźcie do czadu po prostu i... Znaczy się to nawet czad nie jest tutaj, czyli... gdzieś... jest... tutaj jest czad. Coś mi się wydaje, że czad trochę został ucięty. Co mi się nie podoba. Ucięcie czadu uznają za zbrojnie przeciwko ludzkości. Trochę mi głos się ściął. Okej, więc szybko tutaj przechodzimy.
sumie zdobyli. A! Nie cierpię, kiedy mi to robią. Nie cierpię, kiedy mi to robią. Dosłownie to jest najgorsza rzecz, kiedy się po prostu zmieniają się w tych jakieś tam marionetki specjalnej jakości i się po prostu tutaj porabiają wszystko. Znaczy, wy możecie sobie dosłownie się przyspieszyć. Mega, bo te dywizje są mega słabe, ale dosłownie nasze dywizje nie chcą nic zrobić. Coś Delhi upadło. To mi się nie podoba, bo to jest duży mentały. Uuu, Bahria. O, mieliśmy własny Afganistan. Może być problem. Oni należą do własnej frakcji, więc może dołączyć do nich ich wojny byłoby fajnie i tutaj wszystko ich porobić, tylko nie mamy, że tak powiem, marynarki. Oraz też ta wojna nie jest jakaś mega prosta. Wiesz, ostatnio ja przegrywałem dlatego, że nie miałem rzecz, więc bardziej przez to. What? Da wam się przejść? Jak? Okej, okay, więc powoli przejmujemy i przez to, że jak padnie zapewne ich właściciel, to oni już nie będą mieli nic przeciwko upadaniu sami. W ogóle gdzie jest stolica Kamerunu? Nie ma stolicy Kamerunu. No nie ma jej. Teraz już samego Kamerunu nie ma. Okej, okay, więc przejmujemy. Przejmujemy, nie ma żadnej floty. Bum. Okej, oni się ciągle biją, a ja coraz bardziej ich okrążam, więc to mnie trochę denerwuje. Dobra, więc tak. Przeciwko nim możemy wypowiedzieć wojnę. Więc bardzo chętnie to zrobię. Pytanie jest, czy oni są w frakcji? Są w frakcji, ale... Jak oni mogą być w frakcji, ale nie? O, zobaczcie. Benin. Okej, więc może to, co zrobię, to wystawię sobie tutaj. Zdam sobie dwie dywizje. Jako, że tutaj mamy statki, to dosłownie one sobie poradzą i poczekam sobie chwilę i będę próbował szybko to przejąć. Po co nam Jemen atakuje? Po co? Co Jemen chce od nas? Dobra. A, może Zanzibar. Nie, to w sumie Oman by chciał. A, tam, dobra. Coś chce. Dobra, my się trochę z tyłu jesteśmy z badaniami. A my mamy ten... O, tutaj ten piękny... Piękną rzecz. Ale co, co by chciał, to na pewno zacznę sobie robić przeciwko temu i przeciwko... Niemcom bym zaczął sobie robić. Trochę długo to zajmie, ale przeciwko komuś muszę to zrobić. Ok, więc bierzemy sobie to. I zaczynamy. I patrzymy, czy są jakieś medale do rozdania. Kilka pięknych medali. Breakthrough myślę, że jako drugi medal można dawać. Bo to jest naprawdę jednak dobrze mieć breakthrough. Ok, wszystko mamy, wypowiadamy wojnę. Nigerian Free State. Ciekawe. O, i jednak się nam nie udało zdesantować. No się nie dziwię, to nie były dywizje do desantu. Ale szybko przyjmiemy to. Wow, nawet nie aż tak szybko to idzie, ale w miarę szybko. Tutaj oczywiście mamy problem z rzeką i pytanie jest, czy jesteśmy w wojnie już z tymi. Nie wiem, ale mamy oczywiście Wargola przeciwko. Tutaj Maroko oczywiście jest i to mnie martwi, że Francja kompletnie zostawiła to. Tutaj widzę, że teraz znowu idą przeciwko nim. A my przebiliśmy się przez jedną rzekę, bo dosłownie widzę, że kolejna jest. Ale, o właśnie, chciałem powiedzieć, dlaczego wy tutaj nic nie robicie? Idźcie do Benina.
To brzmi jakby nazwa restauracji, szczerze. Może przez to, że jest restauracja, która ma podobną nazwę w moim mieście, to... Może przez to. Nie, raczej nie zostaniemy spymasterem. Okej, okay, więc czy tutaj jest coś? Nie, ale możemy zrobić tak i wtedy będziemy mieć większy zasięg. A większość zapewne tych państw nawet nie ma za bardzo możliwości, żeby zrobić spy agencję. My w sumie mamy. I idzie... Oj, padło. Dobra. Bierzemy. Kończymy. I patrzymy, co jeszcze mamy. Wow, tylko tych. I później mamy wojnę przeciwko Niemcom. Myślę, że aż tak ładnie to nie będzie. Oni są nieciekawym państwem, szczerze powiem. W głównej mierze przez to. Wiecie co, może jednak tutaj zacznę. Będzie łatwiej. I tak, usuniemy ten rozkaz. I to, co chciałbym zrobić, to rozdaćmy dalej. Breakthrough. Tej reconnaissance. I byś można jeszcze jeden medal rozdać, jeżeli jest tani. Nie, dobra. To później rozdamy. A my już byśmy rozpoczęli tą wojnę. Okej, jeszcze tam się nam zrobiła, więc wypowiedz wojnę. Oni chyba mają drzewko. Tak, większość tych państw afrykańskich będzie miała. Okej. Z kim mamy wojnę? Z tymi. Bardzo chętnie tak zrobię. Bo nie mam siły, żeby się zająć tymi. Nie mam wystarczająco dywizji. Ciągle zapominam zmienić sobie prawo do tego. Mamy dużo prowincji w międzyczasie, więc wystarczy, że tych pokonamy. I będzie już ok. Wiem, że tutaj nam wchodzą, ale nie spodziewałem się nieco. Znaczy się można było się spodziewać, zobaczyć to, że oni są zapewne jakieś frakcje, ale ja nie popatrzyłem sobie i w sumie nie sądziłem, że to czy nawet się im uda wejść do jakiejś frakcji. Okej, lepsze badania i możemy jeszcze to zrobić badanie. Pytanie jest takie, czy wy już tutaj wchodzicie? Okej, więc część armii idzie dosłownie tu. Jeżeli zaatakują Etiopię, to byłoby znakomicie. Okej. A tutaj tylko część dywizji jest realnie. I dlaczego część dywizji nie idzie? A, bo tu wysłałem nowe dywizje. Dobra. Ale udaje mi się, więc nie jest to jakiś problem. Wyślę was w takim razie do Egiptu. O, Trypolitania upada kompletnie. Dobra, i się w takim razie tutaj zajmujcie tymi. Ci na górze w miarę swojej możliwości się zajmują. Ale powiem szczerze, byłoby fajnie, gdyby taka jedna dywizja poszła, przecięła tutaj wszystkie szlaki, dosłownie by część dywizji tutaj odcięła. O, tutaj jest główny atak. Nie jest to jakiś mega trudny, nie powiem. Egipt, żeby pokonać. Muskat jest z nami? Jest z nami, przez co... No sorry, Muskat. To nie nasza wina. To nie nasza wina, ale... Wiesz. Takie są zasady. Okej, dołączamy, chociaż nie mamy żadnych samolotów.
I wystarczy, że pokonamy Egipt. Szczerze powiem, fajną flagę mają chociaż gościa takiego grubego. Ci co zbytnio nic nie mają, szczerze powiem. Okej. Guringia nie przypadnie. Guringia to jest nasz teren pierwotny. Okej. Widzę, że tracimy dywizję. Straciliśmy dywizję. Wow. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to nas dotknie. Mnie raczej by dotknęło, ale musimy przez to zwiększyć pobór. I rozpocząć produkcję większej ilości dywizji. Tak, 5 nowych. Okej. Widzę, że Afryka tutaj bardzo chętnie się tym zajmuje. Ale szczerze powiem, ja chciałbym mieć Egipt. Bo przecież jestem kolonią brytyjską. Egipt, wiecie. Tania i te wszystkie sprawy. Więc tutaj szybko przyjedziemy. To wtedy powinno się nam udać, ale nie, widzę, że tutaj jest. Dobra, w takim razie o tak. No chyba się zorientowali, że tutaj ich odcinamy, więc się powoli wycofują. Nie powiem, tutaj mamy problem z zaopatrzeniem. Możemy sobie jakoś tutaj porobić. I tutaj w ogóle kolei nie ma. Ale wybudujcie to, raczej poprawi to nam naszą sytuację. Czy coś? Dobra, wycofuj się w sumie. O, udało nam się ich okrążyć. Okej. No i mamy tutaj małe okrążenia, to mi się podoba. Okej, zainwestujmy 100. O, mamy więcej tego. Trochę dużo mamy tego. Nie powiem. Okej. Dockyards. Myślę, że dalej będzie obecnie budowa. Dobra. Ale nasza armia wreszcie dotarła. Nie mówcie, że nam... No jeszcze dywizję pancerną. Serio? Nasza dywizja pancerna w skrócie jest nieco tanki, ale chyba oni weszli na prowincję, którą... my przejęliśmy tutaj prowincję z zaopatrzeniem. Okej, cywilniaczki, okej, przyjmijcie to. I udało nam się ich odbić, nice. A teraz w skrócie szybko idziemy na górę i patrzymy na nasze straty, 25 tysięcy do, nie powiem, trochę większych strat. A Trypolitania ciągle jakoś żyje. Najbardziej mi się podoba, że to jest prowincja. I to może ciebie atakować miliard dywizji. Okej. Nie! Wychamy jedno. Kamidła jedne. To wszystko szło dla Francji. I teraz nie mamy tego. Musimy powoli wyjść. Powoli wychodzimy z tego. Super. Podoba mi się, że i tak robiliśmy większość rzeczy, ale teraz musimy po prostu odbić sobie te terytoria. Okej. A ja pamiętam, jak je zdobywaliśmy. Chociaż nie, te akurat nie zdobywaliśmy. Dobra. Więc takie szlaczki fajne. O, i tutaj nam jeszcze się przebijają. Dobra, przebijcie się tutaj, bo dosłownie. No szczerze, no serio, całą armię nam tutaj. Dosłownie nam tutaj się przebijają całą armię, bo nie mamy zaopatrzenia.
Dobra, wycofujcie się. Wy nie, wy powoli musicie się wycofywać, dosłownie przez to, że Francja upadła. Dobra, wy usuńcie ten rozkaz. Dobra, wy tutaj muszę podtrzymać nieco. I dosłownie oni mi zniszczyli wszystko. Zemszczę się za to. Wyszłem tutaj. A może część z tej dywizji wyślę tu. Okej. Czy moi sojusznicy, na przykład taka jak Północna Rodezja, nie mogłaby mi pomóc? Wycofują się. W głównej mierze chodzi o to, żeby dostać tutaj z powrotem. Dlaczego wy tutaj jesteście? Dobra, wy jak tutaj jesteście, to po prostu zostańcie. I wam zrobię tutaj front. A wy... dostaniecie ten front. Okej. Kryzys odwołany. Ale tutaj jest jakaś ciężka dywizja. I znowu tutaj mamy problem. Czy to nasi sojusznicy, którzy... No szczerze powiem... Przecież to było nasze przed chwilą! Dlaczego jakieś Niemcy nam tutaj przyjęli? No serio? Całą naszą armię przez tu głupi Francuzi to przejmowali, a nie my. Straciliśmy. I walczymy z czymś, co kurde jest zbyt potężne. Co to jest? To chyba Kanadyjczycy. Okej. Przebijamy się. No, pokonaliśmy. Dobra, na szczęście Kanadyjczycy przyszli nam pomóc. Jest. Dobra. O, maści los, ale tutaj się zacząłem wkurzać na to. Bo dosłownie to jest cała nasza armia. Jak ją stracimy, to dosłownie nie mamy manpowera, żeby to zrobić. Bo dopiero gdy wszystko połączymy, to będzie. A te dywizje w sumie są dosyć, nie powiem, czanki. Tutaj oczywiście oni będą stać, ale to nas nie obchodzi zbytnio na razie. Tak naprawdę, szczerze powiem... Rosja się po prostu tym zajmie i tyle. Trochę dziwnie to zabrzmiało, ale w skrócie. Dobra, ja tylko tutaj sobie ogarnę ten front, ale... O, masz los. Jak może to być tak bardzo wkurzające, kiedy po prostu ci sojusznicy uznają, że... O! Nie, jednak nie trzeba pomagać. A później pomagają. A później oddają teren i wszystko zostaje okrążone i nawet mi nic nie przypada. Okej. Okej.
Dobra. I teraz też mi nic nie przypada, bo tutaj teraz ma Gabon. Który jest w sumie jednym z niewielu sojuszników. Tutaj w sumie przeciwko nim nie możemy wojny wypowiadać. Bo to jest naszym... Jest w sumie naszym. Pytanie jest takie, czy mamy jakąś decyzję do tego? Czy to jest po prostu jako event, czy coś takiego? Wydaje mi się, że to musimy najpierw pokonać wszystkich. Ogólnie możemy wypowiedzieć wojnę przeciwko nim. Co chyba byłoby dobrym pomysłem. Ale najpierw zrobię to okrążenie i jak sami widzicie już nasze siły po prostu z łatwością tutaj się wszystkim zajmują. Chociaż nie były takie czasy, kiedy tak nie było. Okej, i co tym razem się stało z Niemcami, że tak powiem? Niemcy zrobiły po prostu kamikadze. Okej, w takim razie pytanie, z kim walczymy? Walczymy z Anglią, którym jest Charles III, zdrajca. A, i teraz koniec. Okej, co tutaj? O, Kanada dużo dostała. Co ona dostała? Serio, Kanada dostała Francję? O, nie powiem, to jest śmieszne. Tutaj zgaduję, że to jest jakiś... Nie, to jest... Nawet nie jest moje chyba. Okej, jakiś Mediterranean Access. I Polska do tego dołączyła i... Jak Polska mogła dołączyć? Dlaczego tak dużo zostało jakichś, wiecie, rzeczy, które nie, w sumie nie powinny być? Tutaj jest kawałek Niemiec. Nawet nie wiem po co. To jest dziwne po prostu, co się dzieje. Dobra, długi odcinek, więc ja już będę kończył. On przez cały czas miał adaptable. Okej, okay. Był z wami trochę, no to cześć.